Proszę pana premiera o złożenie przysięgi. Obejmując urzędy wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Proszę o podpisanie roty przysięgi. Dziękuję panie premierze. Powołany został pan Henryk Kowalczyk na urzędy wiceprezesa Rady Ministrów i ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Proszę pana ministra, pana premiera o złożenie przysięgi. Obejmując urzędy wiceprezesa Rady Ministrów i ministra rolnictwa i rozwoju wsi, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Proszę o podpisanie roty przysięgi. Dziękuję panie premierze. Powołany został pan Kamil Bortniczuk w skład Rady Ministrów na urząd ministra sportu i turystyki. Proszę pana ministra o złożenie przysięgi. Obejmując urząd ministra sportu i turystyki, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Proszę o podpisanie roty przysięgi. Dziękuję panie ministrze. Odwołany został pan Tadeusz Piotr Kościński ze składu Rady Ministrów z Urzędu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Jednocześnie powołany został w skład Rady Ministrów na urząd ministra finansów. Proszę pana ministra o złożenie przysięgi. Obejmując urząd ministra finansów, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowień Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg.
Proszę o podpisanie roty przysięgi. Dziękuję, panie ministrze. Powołany został pan Piotr Nowak w skład Rady Ministrów na urząd ministra rozwoju i technologii. Proszę pana ministra o złożenie przysięgi. Obejmując urząd ministra rozwoju i technologii, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Proszę o podpisanie roty przysięgi. Dziękuję, panie ministrze. Powołana została pani Anna Moskwa w skład Rady Ministrów na urząd ministra klimatu i środowiska. Proszę panią minister o złożenie przysięgi. Obejmując urząd ministra klimatu i środowiska, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Proszę o podpisanie roty przysięgi. Dziękuję, pani minister. Odwołany został pan Grzegorz Pudan ze składu Rady Ministrów z Urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednocześnie powołany został w skład Rady Ministrów na urząd Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Proszę pana ministra o złożenie przysięgi. Obejmując urząd ministra funduszy i polityki regionalnej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Proszę o podpisanie roty przysięgi. Dziękuję, panie ministrze.
Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Szanowny panie premierze, szanowna pani marszałek, szanowni panowie wicepremierzy, szanowne panie i panowie ministrowie, ale w szczególności szanowni panowie premierzy, szanowna pani minister i szanowni panowie ministrowie, którzy przed chwilą odebraliście nominację. Wszystkim państwu, którzy sprawowaliście do tej pory swoje funkcje w rządzie Rzeczypospolitej, chcę z całego serca podziękować za dotychczas pełnioną dla Rzeczypospolitej służbę. Ogromnie za to dziękuję i chcę podkreślić, że oceniam ją bardzo wysoko. Dziękuję za te przepracowane miesiące, lata, bo wielu spośród państwa jest w rządzie od samego początku. Od samego początku do 2015 roku patrzę. Dziękuję za wszystkie działania, które państwo podjęliście, bo wiele pożytków wyniknęło z nich dla Rzeczypospolitej, a w szczególności dla tych, którym służymy na co dzień, a mianowicie dla naszych rodaków, dla naszych współobywateli. Dziękuję za wykonanie obowiązków i dziękuję za podjęcie obowiązków. W zdecydowanej większości pracowaliście państwo już w rządzie i doskonale wiecie, co to znaczy, macie ogromne doświadczenie. Jesteście też darzeni wielkim zaufaniem. Osobiście także mam do państwa wielkie zaufanie, bo chcę z całą mocą podkreślić, sprawdziliście się w służbie dla ojczyzny. Dziękuję za to. Wierzę, że te obowiązki, które przyjęliście przed momentem na siebie, wykonacie znakomicie, spełnicie zadania, a są one wielkie, bo to jest dalsze prowadzenie polskich spraw w trudnym czasie, cały czas trwającej pandemii koronawirusa, ale zarazem z nowymi planami na przyszłość, co jeszcze chcemy, aby w Polsce zostało zrealizowane. Po co? Po to, żeby ludzie w naszym kraju mogli żyć na coraz wyższym poziomie. Po to, by Polska była krajem coraz lepiej poukładanym. Po to, by Polska coraz lepiej się rozwijała pod każdym względem. Za tą służbę, którą państwo zrealizowaliście i za podjęcie nowych obowiązków, zapełnienie nadal tej służby ogromnie, z całego serca państwu dziękuję i życzę, byście zrealizowali także wszystkie swoje plany związane z pełnionymi funkcjami. Życzę państwu satysfakcji spełnienia tych funkcji i chcę jeszcze raz podkreślić to, co zawsze mówię. Pałac Prezydencki jest dla państwa otwarty. Współpracuję z państwem. Staram się, żeby ta współpraca układała się jak najlepiej, żebyśmy działali wspólnie, żeby było pomiędzy nami także i porozumienie, bo wierzę w to głęboko, że właśnie wspólnym działaniem przyczyniamy się najlepiej do rozwoju Polski i do tego, żeby ludziom w Polsce żyło się lepiej z każdą kolejną podejmowaną decyzją, a przede wszystkim wykonywaną. Jeszcze raz państwu dziękuję i gratuluję. Dziękuję panie prezydencie. Szanowni państwo, na tym kończymy oficjalną część uroczystości, ale państwa